Ciekawe jakby były na trzecim poziomie, to pewnie jeszcze gorzej. Jeszcze. No, to miał więcej życia pewnie tylko i tyle. Nie jest taki monotonny. Już wiadomo co on zrobi. Na lap ogląda ma z komórki pisze. Ty jesteś bardzo zaradna dziewczyna i Nukex. Oglądasz na lapkę, a piszesz z komórki. Czemu ich jest dwóch? A to nie było ich dwóch, tylko mi się tak zdało. Popem moje życie, bo znowu mi życie. Co? Moje życie, bo znowu mi życie? Nie rozumiem. Jaki on jest słaby. To mi bardziej niektóre potwory. Jak miał na nie Geralt zlecenie. Bardziej. Przeszkadzały. I były gorsze do zabicia niż to. On się tylko teleportuje, to jest ogromny plus, nic więcej. Akurat bez teleportowania się umie obronić. Coś się nie robi, by oglądać malucha i słuchać was. Dzięki Nuka. Na końcu to on już w ogóle się nie stara. O ty chuj. Działeś mi. Znowu mnie działeś. Ty kuta. Mi się nie chce spacji klikać. Co się stało? Nie teleportuj się. Miało być hopy moje żyjecie. To miało być. Zabiję go. Jest, zabiję. Oko mówimy. Na sam koniec jego strzela. Chciałeś mi coś powiedzieć. Avonach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wiem. Może oko na deserek. Na deserek. Oczko w bitej śmietanie. Yennefer mnie uratowała. Co to ma być?
Nie chciałem walczyć. Gdzie jest Ciri? Jak to? Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avalach mógł nas zdradzić. Co jest? Idziesz Thor? Geralt, patrz! Z sosikiem. Oko z sosikiem. Avalach mnie zdradził. To tępy chuj. Co? Co się dzieje? Samej ciężko mi w to uwierzyć, ale... Wrota między światami została otwarte. Musimy dotrzeć do tej wieży i powstrzymać Avalach. Póki to się jeszcze da odwrócić. Czego możemy się spodziewać? Jeśli wierzyć księgom, prawa natury przestaną obowiązywać. Ciążenie, czas, całe Undwik staje w głowie. Chyba trochę dramatyzujesz. Nie, ani trochę. Zaczyna się koniunkcja swe. Światy się przenikają. Avalach może sprowadzić tu elfy NL. Albo coś gorszego. Przynajmniej wiemy, gdzie ich szukać. Chodź za mną. I miej się na baczności. Skupmy się lepiej na Ciri. Czego Avalach od nich chce? Pewnie tego, co Erelin. Zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami. Zaraza. Trzęsienie ziemi? Musimy się spieszyć. Cholera! Strzeliłem kolesiem bramkę. Co jest tu padło? Białe zimno. Sobie pakę. Zaraza. Zasypie nas. Czekaj. Gwarez Tavel! Trzymaj się blisko mnie. Czekaj. Butelki wody mnie w kurwy wbijają. Nie pokazałem. Mam lepsze. Nie pokazałem mi Red Bull dodać i skrzydeł, jaka szkoda. Jak nie może szybciej biegać? A, no tak, masz pilki, zapomniałem. Medytacja.
płakać będę. Czemu będziesz płakać? Czemu będziesz płakać, no? Cholera! Avalanche odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie z Ciri. Wiem. Agored! Teirgan Agored! Teraz, Geralt! Nic mi nie jest. Coś nie chce dać się zjeść. Uciekasz Avalochowi moje serdeczne Ja chcę medytować. A mi nie pozwalają. Ja jestem niejadalnym sosikiem. Nie jada. Wbij mu miecz, wbij mu miecz. Heheszki z Inuki. Geralt, szkoda. Miałem nadzieję, że nie będziesz musiał tego oglądać. Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Myślę, że nie zaatakujesz bezbronnego. Nie byłbym tego taki pewien. Jestem w bardzo, ale to bardzo złym humorze. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. To jest moja blondzie. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. To blondzie sobie sama zrobiła? Skute przez lód. Nie wiem. Widziałam, co was czeka. Miała wyglądać jak popek? Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Tylko ja. Jak Kagor, zwany Popkiem. Avalach namieszał ci w głowie bajkami szalonej wieszczki. Mylisz się. Białe zimno nadejdzie naprawdę. Światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zostanie unicestwione. Avalach dał mi wybór, ale ja już podjęłam decyzję. Muszę temu zapobiec. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata? Jestem słodkim przecież. Jesteś tylko wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Nie rób mi tego. Proszę, nie teraz. Geralt, wierz mi. Chciałabym pojechać z tobą do jakiejś kary.